Jeremi Andrzejkowski, dzień dobry, witam Państwa w wirtualnym studiu Rzeczpospolitej, a moim i Państwa gościem jest dziś Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Za chwilę będziemy rozmawiać między innymi o takim bardzo ciekawym dokumencie, jaki Państwo przygotowali razem z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego, czyli raporcie o tym, jak wyglądają finanse Polaków w czasie COVID-19, jak pandemia wpłynęła na portfele i zwyczaje finansowe Polaków, ale właśnie zacznijmy od tego, jakie są te nastroje konsumentów w czasie pandemii według Państwa oceny. Nastroje się zmieniają w trakcie zmian, które nam pandemia przynosi. Na początku, kiedy doszło do tego wiosennego lockdownu, było dosyć duży niepokój, duże obawy, czy wytrzyma nasza sieć dystrybucji, czy nie będziemy mieli braków w sklepach i tak dalej. Potem okazało się, że nie musimy się tego bać, bo polski przemysł i spożywczy, i handel, dystrybucja dały sobie z tym radę. Udźwignęły też sektory takie jak telekomunikacja, nasze pracowanie i chodzenie do szkoły z domu, więc te nastroje się znacząco poprawiły. W wakacje staraliśmy się korzystać również z możliwości wyjazdów. Czy to dobrze, trudno powiedzieć. No, może się okazać, że to zbyt swobodne podejście nie pomogło nam w zwalczaniu pandemii, ale generalnie nastroje Polaków trochę ewoluowały. W tym momencie możemy powiedzieć, że to, co nas najbardziej dotyka, no to ewentualność utraty pracy tak naprawdę, czyli te pozakonsumenckie sprawy. Jeżeli chodzi o nawyki, zwyczaje konsumentów i tak dalej, myślę, że Polacy dobrze dostosowują się do tego, jak zmienia się sytuacja. Znaczy zaczęliśmy oszczędzać, mniej wydawać na zakupy, odkładać na później te niekonieczne wydatki i myślę, że polscy konsumenci zachowują się dość racjonalnie i odpowiedzialnie. Te właśnie informacje między innymi zawarte są w Państwa raporcie. On uchwycił taki bardzo nietypowy, pewnie nie chcielibyśmy, żeby taki okres nastąpił, ale jednak udało Wam się uchwycić taki bardzo nietypowy okres w gospodarce związany właśnie z tą sytuacją pandemiczną. Jakie Państwo obserwujecie w tym raporcie zachowania związane chociażby z korzystaniem z produktów finansowych? Badanie przeprowadzaliśmy rzeczywiście w specyficznym okresie, bo był to wrzesień, koniec września, czyli to badanie jest całkiem świeże, ale też był to moment, kiedy dzieci poszły do szkół. Jeszcze nie odczuliśmy tej jesiennej, wzmożonej fali zarażeń i tak naprawdę był to okres trochę niepewności, a trochę optymizmu. My przebadaliśmy Polaków pod kątem tego, w jaki sposób COVID wpłynął na ich finanse i wnioski są bardzo ciekawe, bo ponad 50% Polaków mówi, że nie odczuli zmiany, że ich sytuacja finansowa się nie zmieniła. Natomiast jest też liczna dosyć grupa, około 30%, która mówi, że ich sytuacja się pogorszyła. I co ciekawe, w tej grupie najwięcej jest ludzi w wieku 18-34 lat, czyli młode pokolenie, które bardzo często nie ma jeszcze oszczędności, które często pracuje na umowach cywilnoprawnych lub samozatrudnieniu, bardziej odczuło, przynajmniej w deklaracjach, ten stan związany z COVID-em. Zapytaliśmy też Polaków, czy wzrosły ich wydatki, czy raczej się nie zmieniły i ponad połowa Polaków powiedziała nam, że pozostały bez zmian. Około 30% powiedziało, że zwiększyły się ich wydatki i jednocześnie w innym pytaniu około 30% powiedziało, że zmniejszyły się ich oszczędności. Natomiast przy pytaniu o skłonność do zaciągania kredytów i pożyczek powiedzieli nam konsumenci, że nie chcą zaciągać teraz nowych kredytów i pożyczek. Jeżeli mają jakieś wydatki, których nie są w stanie z bieżącego dochodu pokryć, raczej wolą to zrobić przy użyciu oszczędności, a jeśli to nie jest możliwe, to raczej zaciągną debet na koncie lub skorzystają ze swojej karty kredytowej, aniżeli pójdą po nową pożyczkę lub kredyt. Ta skłonność do brania kredytów była tylko u 7% badanych konsumentów. Wniosek jest taki, że obawiamy się jednak pogorszenia sytuacji, ewentualnej utraty pracy
i w związku z tym nie jesteśmy skłonni do zaciągania zobowiązań, których być może nie będziemy w stanie spłacać. To dosyć odpowiedzialne zachowanie ze strony konsumentów i powinno to cieszyć. A patrząc z drugiej strony, czy też doświadczenia obecne, pandemiczne wskazują na to, że wzrośnie nasza skłonność do oszczędzania? Jeżeli chodzi o oszczędzanie, to też było tematem naszego badania i pierwszy wniosek, który jest dosyć istotny z punktu widzenia instytucji, które chronią konsumenta, ale też ze strony instytucji, które jakichś świadczeń pomocowych udzielają, jest taki, że nie mamy za dużo oszczędności jako społeczeństwo. I tutaj można powiedzieć, że około połowy Polaków powiedziało nam, że ma oszczędności najwyżej na 3 miesiące. Więc jeżeli ten stan pandemii potrwałby dłużej, jeżeli wzrosłoby nam bezrobocie, to może się okazać, że pewne grupy zostaną bez oszczędności. I jeżeli chodzi o oszczędzanie jako takie, pytaliśmy też, czy teraz oszczędzają Polacy. Póki jeszcze nie utracili pracy, póki jeszcze sytuacja jest w miarę normalna, jeżeli chodzi o dochód, Polacy powiedzieli nam, że na nieprzewidziane wydatki oraz na tak zwaną czarną godzinę, owszem, odkładają pieniądze. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś bardziej długodystansowe oszczędzanie, na przykład z myślą o emeryturze, to tutaj poniżej 20%. Mniej więcej co szósty zapytany przez nas konsument powiedział, że odkłada z myślą o emeryturze. 1/3 badanych mówiła, że regularnie odkłada jakąś kwotę. Około 30% powiedziało, że od czasu do czasu stara się coś odłożyć. Natomiast znowu mniej więcej co piąty Polak, 18%, powiedziało, że nie oszczędza, bo wszystko przeznacza na bieżące potrzeby. Więc ta poduszka finansowa nie jest za duża i są też dosyć liczni konsumenci, którzy nie są w stanie sobie jej stworzyć. To będzie na pewno wyzwanie na najbliższe miesiące. Panie prezesie, dziękuję za przedstawienie tej panoramy finansowej społeczeństwa wynikającej z waszego badania, ale korzystając z pana wiedzy jako eksperta, chciałbym jeszcze spytać o jedną rzecz, bo w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, no, nasza aktywność związana z finansami, chociażby z korzystaniem z bankowości, no, przeniosła się w naturalny sposób niemal w 100% do internetu, co oznacza także zagrożenia i tutaj edukacji nigdy nie za wiele. Na co zwracać uwagę, żeby w tym finansowym, wirtualnym świecie poruszać się bezpiecznie? Na dwa zagadnienia chciałbym zwrócić uwagę. Po pierwsze, w sieci, również w usługach finansowych świadczonych elektronicznie, znalazła się bardzo duża grupa konsumentów, która dotychczas była offline. Mam tu na myśli głównie seniorów, którzy no, z obawy przed wychodzeniem z domu starają się, przynajmniej niektórzy z nich, poruszać się w internecie, chociażby po to, żeby zapłacić swoje rachunki. To jest grupa, która nie ma doświadczenia za dużego w sieci, jest podatna na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki rynkowe i trzeba zadbać o te osoby, zarówno przez edukację, ale też tak społecznie, rodzinnie, pomóc mamie, babci, sąsiadce w tego typu sytuacjach. Druga rzecz to rzeczywiście wszystko przenosi się do tak zwanego online, przenoszą się również ci mniej uczciwi przedsiębiorcy. My obserwujemy też dosyć wzmożone reklamy czy nagabywanie do różnego rodzaju instrumentów oszczędnościowych właśnie. To są bardzo często instrumenty albo na pograniczu legalności, albo o bardzo wysokim stopniu ryzyka. Mówię tutaj o takich instrumentach jak kryptowaluty, jak Forex, jak chociażby piramidy finansowe, które mówią, że jak wpłacisz ileś tam złotych, to później namówisz kogoś, żeby wpłacił i dostaniesz od tego prowizję. Tego typu propozycje w sieci pojawiają się bardzo intensywnie. Przestępcy też się przenieśli do sieci, tak jak my, konsumenci. I uczulam, żeby uważać na takie tak zwane łatwe pieniądze, które nam ktoś obiecuje i bardzo, bardzo sceptycznie podchodzić do tego typu sytuacji. Wiem, że Polacy szukają też w tym momencie miejsc, gdzie mogliby swoje pieniądze w jakiś tam sposób ulokować, nie tracąc, ale zarabiając, no bo stopy procentowe są bardzo niskie, lokaty przestały być tak atrakcyjne jak jeszcze kiedyś, w związku z czym to poszukiwanie jest naturalne, ale bądźmy przy tym bardzo ostrożni. Zaglądajmy na listę ostrzeżeń KNF-u, patrzmy, jakie decyzje wydaje prezes UOKiK, tam również są ostrzeżenia dla konsumentów,
nie lokujmy swoich pieniędzy w tych trudnych, niepewnych czasach w wątpliwe miejsca, jeżeli chodzi o inwestycje. O czym przypominał Kamil Plus-Kwadrowski, prezes Federacji Konsumentów. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję bardzo.